O tym, że nauka języków może być nie tylko obowiązkiem, ale także przyjemnością, przekonali się 13 marca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W ramach promocji nauki języka niemieckiego w naszej szkole zaprosiliśmy w bieżącym roku szkolnym przedstawicielkę Instytutu Goethego, panią Katarzynę Żurawską, która zaproponowała naszej młodzieży nieco inną formę nauki języka niemieckiego poprzez zabawę, bo w końcu język niemiecki może być także zabawą. Dziś mamy warsztaty, czyli troszeczkę odmienną formę nauki niż tą, którą znacie z dnia codziennego. Ponieważ są to warsztaty z języka niemieckiego, przedstawię Wam się właśnie po niemiecku i prośba, żebyście uważnie słuchali, dlatego że spytam Was o parę rzeczy, które jesteście z pewnością w stanie zrozumieć. Hallo, ich heiße also herzlich willkommen. Ich heiße Katarzyna Żurawska, ich komme aus Lublin. Ich bin Deutschlehrerin und arbeite mit den Kindern und Jugendlichen wie ihr hier schon seit 3 Jahren. Und heute bin ich zu euch mit dem Projekt Deutsch Wagen Tour gekommen. Wie heiße ich? Wie ist mein Name? Aha, ja, ich heiße Kasia Katarzyna, sehr gut. Woher komme ich? Lektorka przeprowadziła warsztaty językowe z uczniami klas pierwszych i drugich, wykorzystując niekonwencjonalne metody nauczania, m.in. takie jak gry, zabawy, quizy. Imprezie towarzyszyła wystawa zrealizowanych dotychczas w szkole projektów oraz występy młodzieży. Niecodziennej lekcji języka niemieckiego przyglądała się Katarzyna Banaszczak, naczelniczka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym. O tym, jak ważną sprawą we współczesnym świecie jest umiejętność posługiwania się językami obcymi, już dzisiaj chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Bardzo ważne i bardzo właściwe jest to, że nauczyciele szukają różnych ciekawych sposobów na to, by w tym temacie właśnie dotrzeć do młodzieży. Każdy z nas dorosłych wie, że język obcy jest wszechobecny w naszym świecie, dlatego wszelkie inicjatywy związane z tym, by nauka była przyjemna i byłaby przede wszystkim, by miała pozytywny wymiar, by uczniowie umiejętnie się w dorosłym życiu posługiwali językami obcymi, jest priorytetem dla wielu nauczycieli. W naszych szkołach bardzo dużo ostatnio się zmieniło. Coraz więcej nauczycieli poza tradycyjnymi formami nauczania języka obcego wybiera także różne nowoczesne metody. Bardzo cieszę się, że sięgają po pomoc specjalistów, współpracują z różnymi uczelniami, instytucjami, dlatego że przekazywanie wiedzy przez nie nauczyciela, przez osobę z zewnątrz jest bardzo korzystnym zjawiskiem. Uczniowie przyzwyczajają się chociażby do różnego sposobu mówienia, do wymowy, którą każdy ma troszeczkę jednak inną. Wiele takich inicjatyw dzieje się ostatnio w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Bardzo się cieszę, bo są to różnorodne, wszechstronne działania ze strony nauczycieli. Jednym z ciekawszych w ostatnim czasie było spotkanie warsztaty dla uczniów w zakresie języka niemieckiego. I tutaj wielkie ukłony i podziękowania w stronę zarówno dyrekcji, jak i nauczycieli, którzy zechcieli się zaangażować, zechcieli nawiązać współpracę z Instytutem Goethego. Osoba, która prowadziła szkolenia dla młodzieży w sposób fantastyczny i wspaniały i takim bardzo przystępnym językiem pokazała, jak inaczej można się uczyć. Zajęcia były bardzo ciekawe, a młodzież bardzo aktywnie i bardzo aktywnie w nich uczestniczyła. Myślę, że to jest właśnie ta droga do tego, by kiedyś w przyszłości uczniowie płynnie, w sposób świadomy posługiwali się językami obcymi.